kurczę, jeszcze nie, dla nas nie skończyło. Przegraliśmy mecz, nie pierwszy w tym playoffie, nie przesądzająco niczym. Mamy siódmy mecz i tyle. Jakby nie ma co roztrząsać. No szkoda oczywiście, fajnie byłoby to dzisiaj skończyć i zagwarantować awans do finału. Ale jesteśmy jeszcze jeden krok od finału, więc jedziemy i tyle. Potrafiliśmy tam wygrać wcześniej i wierzę w tę drużynę, bo naprawdę gramy z poświęceniem, gramy super. Czasami trochę nam dyscypliny brakuje i to będzie decydujące w tym siódmym meczu. Przyjechaliśmy tu z nożem na gardle, tylko liczyło się zwycięstwo, jakbyśmy przegrali, to kończymy sezon. Walczyliśmy, pracowaliśmy, wychodziliśmy na prowadzenie, szybko wracali, później oni wyszli na prowadzenie. No w tych pięciu meczach zdecydowanie brakowało nam wcześniejszych szczęścia. Oni to szczęście mieli, dzisiaj się troszkę to szczęście obróciło do nas. Fajnie, fajnie, cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi do wieczora. A od jutra już fokus na mecz numer 7, gramy u siebie i zrobimy wszystko, żeby go wygrać. No walczymy, no robimy co możemy, tak? Bronimy, strzelamy, no hokej, playoff, no ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. No wiadomo, jest na pewno rozczarowanie spore, bo fajnie byłoby to dzisiaj skończyć i tak jak mówię, no ale to już minęło, to jest za nami, trzeba już najszybciej o tym zapomnieć i chwilę odpocząć, jedziemy tam na siódmy mecz. Kolejne emocje przed nami.